Lesen aus Galater 4. Przeczytamy teraz listu do Galacjan z 4 rozdziału. Vers 21 bis 31. Od 21 do 31 wiersza. List do Galacjan, 4 rozdział, od 21 do 31 wiersza. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jest jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Wieder beginnt es mit dem Thema Gesetz. Znowu rozpoczyna się tutaj temat zakonu. Und zwar kommt das Wort in Vers 21 zweimal vor. A mianowicie już w wierszu 21 to słowo pojawia się dwukrotnie. Es hat aber nicht genau die gleiche Bedeutung. Ale nie za każdym razem ma takie same znaczenie. Der erste Teil, die ihr unter Gesetz sein wollt. Pierwsza część skierowana do tych, którzy chcą być pod zakonem, bezieht sich auf das Gesetz vom Sinai. Dotyczy tego zakonu z góry Synaj. Hört ihr das Gesetz nicht? Von 21 am Ende. Hört ihr das Gesetz nicht? Fragezeichen. Czy nie słyszycie, co zakon mówi? Znak zapytania. Hat eine etwas andere Bedeutung. Ten zwrot ma tu troszeczkę inne znaczenie. Da geht es nämlich um die Abschnitte im Alten Testament, die das Gesetz bilden. Bo mianowicie chodzi tutaj o takie urywki Starego Testamentu, które tworzą zakon. Lukas 16 und Lukas 24 sagen uns. Ewangelia Łukasza ze 16 i 24 rozdziału pokazują nam, dass das Alte Testament eine Dreiteilung hat. Że Stary Testament ma trzy części. Das Gesetz, zakon, die Propheten, proroków und die Psalmen bzw. die Schriften. I psalmy, a połączone to jest z pismami. Und davon spricht hier der zweite Teil von Vers 21. I właśnie o tych rzeczach mówi ta druga część tego 21 wiersza. Von dieser ersten Gruppe, co do tej pierwszej grupy, die eben das Gesetz bilden, która rzeczywiście tworzy treść zakonu. Und die Frage war wieder, wollt ihr euch freiwillig darunter stellen? I pytanie było takie, czy rzeczywiście dobrowolnie chcecie się poddać pod niego? Das heißt, wenn du dich freiwillig unter die Gebote vom Sinai stellst, a więc jeżeli ty dobrowolnie siebie samego stawiasz pod te przepisy zakonu podanego na górze Synaj, dann stellst du dich unter alle Gebote, unter all das, was im Gesetz steht. To automatycznie stawiasz się pod wszystkie przepisy zakonu. Und dann hör doch mal, was in den Schriften vom Gesetz geschrieben steht.
I tu od razu słyszymy to, że w pismach mowa jest o zakonie. Ich will das noch mal etwas anders erklären. Troszkę inaczej to teraz wyjaśnię. Er sagt sozusagen, można to tak powiedzieć, on mówi, das Wort Gottes wird zu absolutem Recht in diese drei Teile eingeteilt. Że Słowo Boże z całkowitym uprawnieniem można na te trzy części wymienione poprzednio podzielić. Und es ist vollkommen richtig, dass ihr die fünf Bücher Mose als das Gesetz bezeichnet. I rzeczywiście jest to całkowicie właściwe, jeżeli pięć ksiąg mojżeszowych określimy tym słowem zakon. Und ihr macht das deswegen, a dlatego tak można uczynić, weil ein Teil der fünf Bücher Mose das Gesetz vom Sinai enthält. Dlatego, że część tych pięciu ksiąg mojżeszowych rzeczywiście zawiera treść przykazań podanych na górze Synaj. Also, weil ihr das tut, a więc jeżeli to czynicie, dann wollen wir jetzt mal gucken, was in diesen fünf Büchern Mose über dieses Thema gesagt wird. To chcielibyśmy spojrzeć na to, co na ten temat jest właśnie napisane w tych pięciu księgach mojżeszowych. Und dazu gehen wir jetzt wieder in eine Zeit, wo es das Gesetz vom Sinai noch nicht gab. A teraz dotyczy to tego czasu, w którym nie było jeszcze tego zakonu z Synaj podanego. In die Zeit von Abraham. Mianowicie przenosimy się do czasu Abrahama. Und Abraham hatte, dort gab es zwei Frauen. A Abraham, jak wiemy, miał te dwie żony. Ich hatte mich versprochen. Abraham hatte zwei Söhne. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Abraham miał dwóch synów. Von zwei Frauen. Pochodzących z dwóch różnych niewiast. Und sie werden uns am Anfang beschrieben durch ihre soziale Stellung. I od samego początku oni są opisani na podstawie ich socjalnego stanowiska w społeczeństwie. Von der Magd. Z niewolnicy syn. Und von der Freien. I syn pochodzący z wolnej. Die Magd ist Hagar. Tą niewolnicą jest Hagar. Die Freie ist Sarah. Tą wolną niewiastą jest Sara. Seine einzige rechtmäßige Frau. Jego jedyna, ta prawowita żona. Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand von einem Sklaven geboren wird. Rzeczywiście to też jest i prawdą, jeżeli ktoś jest narodzony z niewolnicy, dann ist er auch in der Stellung eines Sklaven. To rzeczywiście on dalej pozostaje też niewolnikiem. Wenn jemand von einer Freien geboren wird, a przeciwnie, jeżeli ktoś jest z wolnej niewiasty narodzony, dann ist er in der Stellung eines Freien. To automatycznie zajmuje stanowisko wolnego człowieka. Das ist das, was hier in Vers 22 und 23 erklärt wird. To jest właśnie to, co jest wyjaśnione w tych wierszach od 22 do 23. Also der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. A więc ten, który narodził się z niewolnicy, narodził się z ciała, według ciała. Er war also zum einen auch Knecht, weil die Stammeslinie eine Sklavenlinie ist. A z jednej strony od razu on stoi na tym socjalnym stanowisku niewolnika, bo pochodzi z tej linii niewolnika. Aber, und jetzt kommt der Ursprung, er war auch noch nach dem Fleisch. Ale do tego jeszcze dochodzi ten dodatek, początek tego, że on był według ciała. Sag mal, aufgrund von menschlicher Lust. A więc można powiedzieć, spodzony na podstawie ludzkiej pożądliwości. Dabei müssen wir zwei Dinge im Auge behalten. Ale przy tym musimy jeszcze dwie rzeczy wziąć pod uwagę. Abraham war zu diesem Zeitpunkt noch zeugungsfähig. Abraham był jeszcze w tym okresie czasu zdolny do płodzenia potomka. Und Hagar war in der Lage, Kinder zu bekommen. A Hagar oczywiście jako młodsza też była zdolna do rodzenia dzieci. Es war also ein natürlicher Prozess. A więc to wszystko było z naturalnym procesem. Und Gott musste gar nichts dazu tun. I Bóg w tym względzie nie musiał niczego tutaj uczynić. Das ist also das, was dann Vers 23 sagt, nach dem Fleisch. I to jest właśnie to, co ten wiersz 23 nam wyjaśnia, że ten, który był z niewolnicy, był według ciała. Bei der Freien, bei Sarah, war es völlig anders. Ale w stosunku do tego, który był wolny, który pochodził z wolnej Sary, to całkowicie sprawa inaczej wyglądała.
Es war auf der Grundlage einer Verheißung. Po pierwsze, on pochodził na obietnicy. Es war auf Grundlage der Gnade. Po drugie, był on z łaski. Es war nicht auf Grundlage des Fleisches. I również nie był on z ciała. Ich glaube, Römer 4 sagt uns. Ja myślę, że to jest w liście do Rzymian w 4 rozdziale napisane. Vers 19. 19 wiersz. Rzymian 4:19. Und nicht schwach im Glauben sah er sich seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Römer 4 sagt uns, es war völlig unmöglich, dass es nach dem Fleisch war. List do Rzymian pokazuje nam, że to było rzeczą całkowicie niemożliwą, aby ten potomek pochodził z ciała. Abrahams Leib war erstorben. Dlatego, że to ciało Abrahama już było obumarłe. Es war völlig unmöglich für ihn noch Kinder zu zeugen. Było to dla niego rzeczą całkowicie niemożliwą, aby spłodzić potomka. Der Mutterleib Saras war, wie es hier heißt, abgestorben. I tak jak tam jest też napisane, również i łono Sary było obumarłe. Sie konnte keine Kinder mehr bekommen. I ona też nie była w stanie urodzić dziecka. Es war menschlich unmöglich, Nachkommen zu zeugen. I z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwą rzeczą, aby otrzymać potomstwo. Trotzdem hatte Abraham und Sara einen Sohn. A pomimo tego Abraham i Sara mieli właśnie syna. Nur auf Grundlage der Verheißung. Tylko i wyłącznie na podstawie obietnicy. Nur auf der Grundlage eines allmächtigen Gottes. I tylko na podstawie wypowiedzi wszechmocnego Boga. Es geht dann weiter in Vers 23. I dalej ta myśl jest ciągnięta w tym wierszu 23. Der von der freien durch Verheißung. Ten, który był z wolnej na podstawie obietnicy. Was einen bildlichen Sinn hat, sagt Vers 24. A wiersz 24 mówi nam, wyjaśnia, że to wszystko jest przedstawione obrazowo. Hier hast du wieder das, was ich gestern erwähnte. Teraz znowu widzicie to, co ja wczoraj już wzmiankowałem. Es ist nicht nur Geschichte, die tatsächlich passierte. Że te rzeczy nie tylko w rzeczywistości w tej historii się zdarzyły. Es hat einen bildhaften, einen prophetischen Sinn. Ale one same w sobie mają też i obrazowe znaczenie, inaczej mówiąc, prorocze znaczenie. Ja, so gewaltig ist dieses Buch, was hier vor uns liegt. A więc tak potężną, wspaniałą jest ta księga, którą mamy w rękach. Denn das spricht auch von zwei Bündnissen. Gdyż to wszystko mówi o tych dwóch przymierzach. Und es spricht damit eben auch von einem Berg. A w dodatku jeszcze mówi o pewnej górze. Nämlich bei Hagar von dem Berg Sinai. Mianowicie, jeśli chodzi o Hagar, o tej górze Synaj. Denn dort war es der Gesetzesberg, wo der Bund geschlossen wurde. Gdyż to jest ta góra, przy której był ten zakon podany i również było przymierze zawarte. Nicht wahr? Wir haben zwei Bündnisse. Nieprawdaż? Mamy tu mowę o dwóch przymierzach. Eins vom Berg Sinai. Jedno z góry Synaj. Das zweite. A drugie. Haben wir eben in Kapitel 3 betrachtet. Rozważaliśmy w trzecim rozdziale. Also hier ist jetzt die Rede von dem Bündnis am Berg Sinai. A więc mowa tutaj jest o tym przymierzu przy górze Synaj zawartym. Und das war ein vollkommen anderer Bund als der bei Abraham. A to było przymierze całkowicie inne niż to, które było zawarte z Abrahamem. Bei dem Bund am Berg Sinai waren es zwei Bündnispartner. W tym przymierzu przy górze Synaj oglądamy dwóch partnerów, którzy zawierają przymierze. Und beide Seiten hatten etwas zu tun. I obydwie strony mają pewne zadania do wykonania. Aber das Volk musste zuerst etwas tun.
I tam naród był tym, który najpierw musiał coś uczynić, nämlich dem Gesetz gehorchen, mianowicie musiał być posłuszny temu zakonowi, unter das sie sich selbst gestellt hatten, i postawić siebie samego pod działanie tego zakonu. Und wenn sie das tun, a gdy rzeczywiście to uczynili, dann tut Gott etwas, to wtedy Bóg też i coś czyni, und er segnet sie. Bóg błogosławi ich za to. Das heißt, es war ein Bund mit Bedingungen. A więc była to umowa, która zawierała warunki. Völlig anders als der Bund bei Abraham. Całkowicie inna umowa niż zawarta z Abrahamem. Der war bedingungslos. Dlatego, że tam nie było żadnych warunków. Der fußte auf Verheißung. Ta umowa, to przymierze było oparte o obietnicę. Auf Gnade Gottes. Również opierało się o łaskę Bożą. Das alles, das Gott alles zu tun vermag. I o to, że Bóg jest w stanie wszystko uczynić. Hier dagegen musste das Volk zuerst unbedingt was tun. Ale w przypadku tego przymierza z góry Synaj, to naród był zobowiązany najpierw coś uczynić. Sie knechteten sich also selbst unter Regeln. A więc wszyscy ci niewolnicy są sami poddani najpierw pod wszystkie reguły zawarte w tym zakonie. Es war ein Bündnis zur Knechtschaft. To było właśnie przymierze czy umowa prowadząca do zniewolenia. Welches Hager ist, sagt Vers 24. I tak jak mówi wiersz 24, którym jest Hagar. Denn Hagar war ja selbst auch Knecht. Dlatego, że i ta Hagar była właśnie sama niewolnicą. Man sieht, diese Abstammungslinie bleibt erhalten. A więc z tego widzimy, że ta linia pochodzenia dalej trwa. Wenn jemand heutzutage nicht zum Glauben kommt, a więc jeżeli w dzisiejszych czasach jest taki człowiek, który nie uwierzy, dann bleibt ein Knecht des Teufels. To on dalej pozostaje niewolnikiem diabła. Dann bleibt auf dieser Seite, wo reingeboren worden ist. A więc dalej on pozostaje po tej stronie, po której się narodził. Wir müssen also diese Gnade der Verheißung annehmen. My musimy po prostu przyjąć tą łaskę tej obietnicy, um dann ein Knecht von Jesus Christus zu werden. Aby stać się niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Tun wir das nicht, jeżeli tego nie uczynimy, bleiben wir in der Stellung, in der wir geboren worden sind. Pozostaniemy w takim stanowisku, w jakim żeśmy się narodzili. Wir haben eben gesehen, was das Ergebnis sein wird. I myśmy już to poprzednio oglądali, jaki będzie tego skutek? Die ewige Verdammnis. Wieczne potępienie. Dann wird noch ein Vergleich gezogen in Vers 25. I jeszcze jedno porównanie jest tutaj pokazane w 25. wierszu. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Gdyż Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Warum plötzlich dieser Einschub? Dlaczego nagle tutaj takie wtrącenie do tego tekstu? Gott sagt damit, er steht außerhalb von den damaligen Grenzen Israels. Bóg tym samym nam na to wskazuje, że ta góra znajduje się poza ówczesnymi granicami Izraela. Er ist damit außerhalb der Verheißungen Gottes. A tym samym ona znajduje się poza tymi obietnicami Bożymi. Deswegen wird das hier so betont. To dlatego właśnie jest to podkreślone. Das heißt, die Verheißungen Gottes können gar nicht dorthin kommen. A to oznacza, że też i obietnice Boże tam nie mają swojego zastosowania. Weil er nicht im verheißenen Land steht. Dlatego, że ta góra nie jest, czy nie stoi, nie znajduje się w tym obiecanym kraju. Verstehst du, wie weit die Bibel hier geht? Czy to rozumiesz, jak do czego posuwa się teraz Biblia? Es ist für uns völlig klar, dass Ereignisse ein Vorbild sind. Jest to dla nas całkowicie jasne, że te zdarzenia są dla nas obrazem, przykładem. Es ist für uns klar, dass Personen Vorbildcharakter haben. Również jest to jasne, że też i te osoby mają ten, czy noszą ten charakter tego przykładu, wzorca. Es ist klar, dass Tiere ein Vorbild sind. Man denkt nur an die Opfertiere in 3. Mose. Również jest jasne, że też i zwierzęta są tym przykładem. Pomyślmy na przykład o zwierzętach ofiarnych opisanych w 3. Księdze Mojżeszowej. Wir wissen auch, dass manchmal Gegenstände ein Vorbild sind, wie Holz. My również wiemy o tym, że też i pewne przedmioty mogą być tym przykładem, jak na przykład pewne drewno. Aber hier wird uns gezeigt, dass sogar Orte oder Berge einen Vorbildcharakter haben.
Ale również tu jest pokazane, że pewne miejsca, takie jak na przykład ta góra, one mogą być tym przykładem na coś. Und ich muss mich noch einmal wiederholen von dem, was ich gestern sagte. I muszę jeszcze raz powtórzyć to, co już powiedziałem wczoraj. Schreibe mal ein solches Buch innerhalb von 1600 Jahren. Gdyby taka księga była zapisana przez 1600 lat, wo all diese Punkte berücksichtigt sind. Gdzie w tej księdze byłyby wzięte pod uwagę wszystkie te punkty, es ist für uns Menschen völlig unmöglich. To by się okazało, że ta rzecz jest dla nas ludzi całkowicie niemożliwa do zrealizowania. Hast du einen herrlichen Hinweis, dass die Bibel von Gott sein muss? A więc znajdujesz znowu tę wspaniałą wskazówkę, że Biblia musi być podana przez Boga. Eine solche Harmonie hätten Menschen in verschiedenen Zeitepochen nicht aufschreiben können. Dlatego, że w takiej harmonii jednomyślności ludzie pochodzący z różnorodnych epok czasowych i różnorodnych okolic nie byliby w stanie takiej księgi zapisać. Das Bild geht noch weiter. A ten obraz jeszcze dalej możemy pociągnąć. Dieser Berg in Arabien, że ta góra w Arabii entspricht dem jetzigen Jerusalem in Israel. Ona jest odpowiednikiem tej obecnej góry, na której jest Jerozolima w Izraelu. Was für ein Vergleich. Cóż to tutaj za porównanie? Wenn man die Gnade Gottes nicht annimmt. Jeżeli się nie przyjmie łaski Bożej, wenn man auf dem Boden des Gesetzes steht, jeżeli dalej będzie się stało na tym fundamencie zakonu, da kann man sich auch mitten in dem verheißenen Land Israel befinden, to nieważne, nawet można się znajdować pośrodku tego kraju izraelskiego, dann befindet man sich trotzdem in Knechtschaft. A dalej będzie się znajdował ten człowiek w niewolnictwie. Und auch wir müssen immer wieder aufpassen, również i my musimy ciągle na nowo zwracać na to uwagę, dass wir bei bestimmten Fragen, żeby w przypadku pewnych pytań nicht plötzlich auf dem Boden des Gesetzes stehen. Nie znaleźć się nagle na podłożu zakonu. Auch unsere Handlung muss durch Gnade, również i nasze działanie musi dziać się w łasce und durch Heiligkeit i przez świętość gekennzeichnet sein. Musi być nacechowane świętością. Den anderen Bund, der wird hier gar nicht erwähnt. A ten inny, pozostały, inna pozostała umowa albo przymierze w ogóle już teraz nie jest zmiankowane. Sagte schon, wir haben das in Kapitel 3. Wir haben das in Kapitel 3. O którym żeśmy mogli rozważać w trzecim rozdziale. Aber Gott nimmt noch einmal Bezug in Vers 26 darauf. Ale Bóg nawiązuje do tego w 26. wierszu. Dass Jerusalem droben aber ist frei. Że ta Jerozolima, która jest w górze, jest w zasadzie wolna. Dass unsere Mutter ist. I ono jest matką naszą. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Czy to nie jest wspaniałe poselstwo dla nas? Dieses himmlische Jerusalem. Że to niebiańskie Jerozolim. Weil wir eben Himmelsbürger sind. Dla nas jest, którzy jesteśmy tymi niebiańskimi obywatelami. Es ist frei. I ono jest wolne. Und so sind auch wir frei. Tak też i my jesteśmy wolnymi. Allerdings gibt es ein warnendes Wort. Ale poza tym jest tutaj zawarte ostrzegające słowo. Gebrauchet die Freiheit nicht als ein Anlass für euer Fleisch. Nie używaj tej wolności jako sposób na folgowaniu swojemu własnemu ciału. Freiheit bedeutet nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Bo wolność to wcale nie oznacza, że możemy czynić lub nie czynić czegoś według naszego własnego widzimisię, co chcemy. Sondern frei sein bedeutet, ale być wolnym to oznacza, dass wir frei in der Gnade Gottes wandeln können. Że my możemy w tej łasce Bożej w wolności pielgrzymować, aber schon mit gewissen Grenzen. Ale w pewnych granicach. Und diese Grenzen sind die Heiligkeit. A tymi granicami to jest świętość. Das müssen wir gut beachten. Zawsze powinniśmy na to dobrze zwracać uwagę. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den letzten Versen hier. I jeszcze parę zdań co do ostatnich wierszy. Vers 27 ist vielleicht schwer zu verstehen.
Wiersz 27 może jest trudny do zrozumienia. Ich fasse ihn mal zusammen. Ja chciałbym to krótko teraz streścić. Das jetzige Jerusalem auf der Erde wird als die unfruchtbare bezeichnet. To obecne Jeruzalem na tej ziemi określone jest tutaj tym samym jako ta niepłodna. Das beiseite gesetzt worden ist. Jako ta niepłodna, która została odsunięta na bok. Deswegen auch nicht gebären kann. Dlatego, że ona nie może rodzić. Ale Gott hat ein anderes Volk an seine Stelle gesetzt. Bóg postanowił inny naród w zamian tamtego. Das sogar eine größere Anzahl besitzt. Który jest liczniejszy niż poprzedni. Die zahlreicher sind als die Kinder derjenigen, die jetzt beiseite gesetzt ist. Których dzieci są liczniejsze niż dzieci tej, która teraz została odsunięta na bok. Das sind die Gläubigen der Gnadenzeit. A mowa jest tutaj o wszystkich wierzących okresu łaski. Aber Gott zählt sie sozusagen diesem Jerusalem noch zu. Ale Bóg zalicza ich do tego Jeruzalem. Denn es heißt die Kinder der Einsamen, der die jetzt einsam beiseite gesetzt ist. Bo tutaj są oni określeni jako dzieci tej samotnej, która na bok została odsunięta. Weil es eben völlig egal ist, aus welcher Zeitepoche man kommt. Dla której było to całkowicie obojętne, w jakim okresie czasu się pojawi. Denn wenn man glaubt, bo jeżeli się wierzy, stammt man aus der Familie Abrahams. To pochodzi się z rodziny Abrahama. Sind wir Kinder Abrahams. A więc my jesteśmy dziećmi Abrahama. Und deswegen Vers 27. I dlatego jest tutaj ten wiersz 27 zawarty w tym urywku. Deswegen sagte, ihr seid Isaaks Kinder der Verheißung. I dlatego mówi do nas, że wy jesteście dziećmi obietnicy. Etwas später, ich glaube 1. Mose 21, sehen wir, dass eine Trennung passiert. Troszkę później, wracając do Księgi Mojżeszowej, widzimy w 21. rozdziale, że następuje pewnego rodzaju rozdzielenie. Zwischen dem Sohn der Magd und dem Sohn der Freien. Pomiędzy tym synem niewolnicy i synem wolnej. Gnade und Gesetz können nicht zusammengehen. Dlatego, że łaska i zakon nie mogą iść w parze ze sobą. Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Dlatego, że to są całkowicie dwie różne rzeczy. Sie harmonieren überhaupt nicht miteinander. W ogóle ze sobą nie mogą harmonijnie współżyć. Es gibt nur ein entweder oder. I istnieje tylko to lub to. Das wird dargestellt hier in Vers 30. To zostało tutaj zobrazowane w wierszu 30. In Vers 29 wird noch darauf hingewiesen, dass es damals auch Probleme gab zwischen Ismael und Isaak. I w wierszu 29 wzmiankowane jest o tym, że już wtedy powstały problemy pomiędzy Izaakiem i Ismaelem. Ismael muss über Isaak gespottet haben. Ismael muss über Isaak gespottet haben. Najwyraźniej Izaak był wyśmiewany przez Ismaela. Vielleicht hat auch Ismael den Isaak verfolgt. A być może, że również też i Ismael prześladował Izaaka. Wir wissen nicht genau, was geschehen ist. Nie wiemy dokładnie, co wtedy się działo. Aber 1. Mose 21 sagt uns, dass es Spannungen zwischen den beiden gab. Ale ten 21 rozdział 1 Mojżeszowej wyraźnie pokazuje, że doszło do spięcia pomiędzy tymi dwoma synami. Man glaubt es kaum. I trudno w to uwierzyć. Auch das ist wieder eine prophetische Sprache. Że takie zdarzenie też jest mową prorocką. Denn der Apostel Paulus sagt in Vers 29. Dlatego, że apostoł Paweł tutaj w tym 29 wierszu to tak określa. So auch jetzt. Tak też i wy teraz. Das heißt, genauso wie Ismael den Isaak verfolgte. To znaczy, że tak samo jak Ismael prześladował Izaaka, verfolgten die ungläubigen Juden zur Zeit von Paulus die Christen.
Również prześladowali ci niewierzący Żydzi za czasów apostoła Pawła wierzących Żydów, którzy stali się chrześcijanami. Also sogar dabei sagt der Heilige Geist, es ist damals tatsächlich so geschehen. I tu Duch Święty nam pokazuje, że to, co wtedy w rzeczywistości się stało, aber es ist gleichzeitig ein Hinweis auf die Zeit, als die ersten Christen lebten. Jest równocześnie tą wskazówką na te czasy, w których będą żyli chrześcijanie. Und auch auf die Zeit von heute. Również i wskazuje to na te czasy dzisiejsze, dass die wahren Christen, że ci prawdziwi chrześcijanie von den Namenschristen verspottet und verfolgt werden. Będą wyśmiewani i prześladowani przez tych chrześcijan, którzy tylko są chrześcijanami z nazwy. Jeder, der an seinem Arbeitsplatz oder in der Schule, i może to się dziać na miejscu pracy albo w szkole, für Christus zeugt, i kto będzie świadczył i przyznawał się do Chrystusa, weiß, to taki człowiek, jak to czynił, to dobrze wie, also oft die meisten Probleme von solchen bekommt, die sich Christen nennen. Że większość problemów pojawia się właśnie ze strony takich ludzi, którzy siebie nazywają chrześcijanami. Egal wie es ist, obojętnie jak się będzie działo, wir haben die herrliche Botschaft, mamy tutaj przed sobą to wspaniałe poselstwo, wir sind Kinder der Freien, że jesteśmy właśnie dziećmi tej, która jest wolną. Wir stehen auf der Seite von Jesus Christus. I stoimy po stronie Jezusa Chrystusa. Und damit gehen wir noch mal zurück zum ersten Buch Mose. I tym samym teraz przenieśmy się do pierwszej księgi Mojżeszowej. Und lesen vielleicht noch ein paar Verse aus Kapitel 17. Przeczytajmy kilka wierszy ze 17 rozdziału. Vielleicht die Verse 1 bis 1 bis 10. Pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział, od 1 do 10 wiersza. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzeń, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie po wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Wir werden jetzt einige Dinge wiederfinden, die wir schon gesehen haben. W tym urywku znajdujemy niektóre rzeczy, o których żeśmy już wcześniej mówili. Also zum einen haben wir die Bildersprache, die uns zeigt, in welch eine herrliche Stellung wir gesetzt sind. Po pierwsze znajdujemy tą obrazową mowę, pokazującą, w jak wspaniałym stanowisku zostaliśmy postawieni. Das haben wir gerade betrachtet. Co przed chwilą właśnie rozważaliśmy. Aber jetzt haben wir auch Abraham als Person vor uns, von dem wir sehr viel lernen können. Ale mamy też i teraz przed sobą Abrahama,
jako osobę, od której możemy się wiele uczyć. Und wir haben Gott vor uns, wo wir lernen können, wie Gott mit uns umgeht. I mamy przed sobą też i słowo, w którym Bóg nas poucza, jak mamy się z nim obchodzić. Zum einen lässt Gott sich sehr viel Zeit. Po pierwsze widzimy, że Bóg ma zawsze dużo czasu. 13 Jahre nach Kapitel 16 antwortet Gott in Kapitel 17. 13 lat po rozdziale 16 Bóg daje odpowiedź dopiero w 17 rozdziale. Ich habe gestern schon gesagt, das sind wahrscheinlich die schwersten Übungen, die es im Leben eines Christen gibt. Ja już wczoraj to powiedziałem, że to są czasy najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą zdarzyć się w życiu chrześcijanina. Dass man warten muss auf die Hilfe Gottes, że ktoś musi oczekiwać na pomoc Bożą, dass man warten muss auf die Antwort Gottes auf ein Gebet, że musi oczekiwać na odpowiedź Bożą na swoje modlitwy. Man könnte vielleicht meinen, Gott, warum machst du das? Może ktoś mógłby powiedzieć, mój Boże, dlaczego tak czynisz? Nun, die Antwort, die ist wie so oft zweifach. I jak często to bywa, odpowiedź jest dwojaka. Das eine ist, damit Gott sich anschließend vollkommen verherrlichen kann. Pierwsza odpowiedź to to, aby Bóg na zakończenie mógł się doskonale uwielbić. Warum hat Jesus Christus bei Lazarus drei Tage und mehr gewartet? Dlaczego Pan Jezus oczekiwał w przypadku śmierci Łazarza trzy dni? Es gab keine Hoffnung mehr. Nie było już wtedy żadnej nadziei. Jeder konnte sogar riechen, dass der Tod eingesetzt hatte. I każdy mógł nawet to wyczuć po zapachu, że śmierć nastąpiła. Also zu einem Zeitpunkt, wo scheinbar jede Hilfe zu spät ist. A więc w takim czasie, w którym wydawałoby się, że wszelka pomoc, jaka by mogła nadejść, i tak będzie za późno, da weckt Jesus Christus Lazarus durch ein Wort auf. Wtedy Pan Jezus z martwych wzbudza Łazarza poprzez jedno swoje słowo. Hätte der Herr das sofort getan, gdyby Pan natychmiast przyszedł, hätte vielleicht jeder gedacht, Lazarus war nur ohnmächtig. To może ktoś by mógł powiedzieć, że Łazarz tylko był nieprzytomny. Aber es gab keine Frage mehr, dass der Tod wirklich eingetroffen war. Nie, w przypadku Łazarza nie powstała żadna wątpliwość, że rzeczywiście już nastała śmierć. Es war bewiesen. To było dowiedzione. Und da kommt das Wunderhandeln des Herrn Jesus. I tu możemy oglądać te cudowne działanie Pana Jezusa. Und wir lesen selbst in diesem Kapitel, dass das alles um der Herrlichkeit Gottes wegen geschah. I już w samym tym rozdziale możemy przeczytać, że to wszystko stało się ku chwale Bożej. Ich weiß, dass man leicht darüber reden kann. Ja wiem, że to jest bardzo łatwo na ten temat mówić. Und ich weiß auch, dass man diese Dinge schwer verstehen kann auf dieser Erde. I ja również to wiem, że tego rodzaju przypadki z trudem możemy zrozumieć tu na tej ziemi. Aber dass wir einmal die Gewissheit haben, dass Gott es uns erklären wird in der Ewigkeit. Ale dobre jest to, że mamy tą świadomość, że Bóg nam kiedyś wszystkie te przypadki wyjaśni, gdy będziemy już w wieczności. Trotzdem sind das die Wege Gottes. Ale pomimo to te wszystkie przypadki są drogami Bożymi z nami. Es zeigt uns noch etwas. I to wszystko nam jeszcze na jedną rzecz wskazuje. Dass man auch in solchen Umständen innere Herzensruhe haben kann. Że w tego rodzaju okolicznościach można mieć wewnętrzny spokój w swoim sercu. Aber nicht aus sich selbst heraus. A to nie może wypływać ze siebie samego. Sondern Maria hatte sie, weil sie vorher zu den Füßen des Herrn saß. Ale Maria posiadała ten rodzaj spokoju tylko dlatego, że ona wcześniej zasiadała często u stóp Pana Jezusa. 13 Jahre hat Abraham gewartet. 13 lat musiał Abraham oczekiwać. Wir lesen nichts von irgendeiner Offenbarung, die Gott ihm gab. Nigdzie nie czytamy o jakimkolwiek objawieniu się, jakie Bóg mógłby mu w tym czasie dać. Wir lesen nichts davon, dass Abraham sich irgendwie bei Gott beschwerte. Ale również też nie czytamy w żadnym miejscu, żeby Abraham w jakikolwiek sposób się uskarżał do Boga.
Es war eine verborgene Zeit in der Schule Gottes. Był to taki skryty czas przebywania w tej szkole Bożej. Worüber Gott schweigt. O czym, czyli o tym okresie, Bóg w ogóle milczy. Wir wollen auch nicht spekulieren. Nie chcemy tutaj spekulować. Nur eins ist klar. Tylko jedna rzecz jest jasna. Dass Gott plötzlich erscheint. Że nagle Bóg mu się ukazuje. Urplötzlich nach 13 Jahren. Nagle po 13 latach. Hagar war wahrscheinlich wieder zurückgegangen mit Ismael. Hagar prawdopodobnie z Ismaelem odeszła. Wir sehen das später in dem Kapitel bei dem Gebet von Abraham, wo er sich auch um Ismael kümmert. Później to w tym rozdziale oglądamy w modlitwie Abrahama, gdy on wspomina i przedstawia sprawę Ismaela. Auch dass später noch mal eine Trennung passiert, was ich eben sagte, zwischen Ismael und Isaak. I też później dopiero doszło do tego definitywnego rozdzielenia się Izaaka i Ismaela, o czym ja już poprzednio wspomniałem w 21 rozdziale. Aber hier geht es nur um Abraham. Ale w tym rozdziale chodzi tylko i wyłącznie o Abrahama. Wie stellt sich Gott hier vor? I w jaki sposób Bóg tutaj się ukazuje? Erstens, ich bin Gott. Po pierwsze, Bóg siebie samego przedstawia słowami Jam jest Bóg. Zweitens, der Allmächtige. Po drugie, Wszechmogący. Abraham, für mich ist kein Ding unmöglich. A więc to oznacza, Abrahamie, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwej. Und eins war Abraham jetzt klar, wenn er noch einen Sohn bekommen sollte. Jedna rzecz na pewno stała się teraz dla Abrahama całkowicie jasna. Jeśli bym miał kiedykolwiek jakiegoś syna otrzymać, dann war das nur auf der Grundlage Gottes des Allmächtigen. To tylko i wyłącznie na podstawie Boga, który jest wszechmogący. Nichts und gar nichts konnte er selbst dazu beitragen. Nic, w najmniejszym stopniu on z własnego ciała nie mógł do tego dodać. Du dahin möchte Gott uns auch bringen. Pamiętajmy, że Bóg do takiego stanu chciałby też i nas doprowadzić. Dass wir wirklich verstehen, dass wir in uns selbst keine Kraft haben. Abyśmy to rzeczywiście zrozumieli, że my sami w sobie nie mamy żadnej siły. Und immer wenn wir meinen, wir hätten Kraft, a zawsze wtedy, gdy my myślimy, że mamy jakąś siłę, dann lässt Gott uns erstmal zur Ruhe kommen. To wtedy Bóg sprawia, abyśmy się wyciszyli, uspokoili. Das kann 13 Jahre dauern wie bei Abraham. Może to trwać i 13 lat, jak w przypadku Abrahama. Das kann auch wie bei den Jüngern sein im Markus Evangelium. To samo stało się też i z uczniami w Ewangelii Marka. Als der Herr ihnen sagen musste, gdy Pan musiał im powiedzieć, ruht mal ein klein wenig aus. Odpocznijcie troszeczkę na ustronnym miejscu. Als sie kamen und Jesus erzählen wollten, was sie alles getan hatten. A działo się to wtedy, gdy oni przyszli i opowiadali Panu Jezusowi, jak wielkich rzeczy dokonali. Weißt du, diese Zeit hier für Abraham war eine Zeit in der Schule Gottes zum Nachdenken. Tak, ten czas był dla Abrahama w szkole Bożej czasem do zastanowienia się. Und als Gott sah, dass es biologisch nicht mehr möglich war, Kinder zu bekommen. A gdy Bóg to widział, że z punktu biologicznego nie było dla niego możliwe, aby on mógł mieć potomstwo, dann war das genau der Zeitpunkt, wo Gott erschien. To był akurat wtedy ten właściwy czas, żeby Bóg się jemu ukazał. Und das geht hier weiter, also in Kapitel 15, Vers 1. A to dalej jest też zobrazowane w 15 rozdziale, w wierszu 1. Da war er Schild und Lohn. Tam oglądaliśmy, że Pan przedstawia się Jam tarczą twoją i zapłatą twoją. Hier ist es der Allmächtige. Ale tu, w tym wierszu, 17 rozdział, pierwszy wiersz, Bóg się przedstawia jako Wszechmogący. Da offenbart sich Gott in seiner vollen Größe, was er in sich selbst ist. Tutaj Bóg objawia się w pełni w swojej wielkości, takim, jakim On sam w sobie jest. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Und Abraham schweigt einfach. I Abraham tu po prostu zamilkł. Was war denn in Kapitel 15, als Gott ihm sagte, ich bin dein Schild und dein Lohn? A jak to było w 15 rozdziale, gdy Bóg mu powiedział, jam tarczą twoją i zapłatą twoją?
Da sagte Abraham, ich bin ja kinderlos, wer ist mein Erbe? Wtedy Abraham miał co powiedzieć. Powiedział, Panie Boże, ja jestem przecież bezdzietny, nie mam dziedzica. Da war Abraham noch etwas mit sich und mit seinen Sorgen beschäftigt. Tam w tym 15 rozdziale Abraham był jeszcze zajęty samym sobą i swoją własną troską. 13 Jahre später. A po 13 latach. Da steht Gott der Allmächtige vor ihm. Bóg mu się tutaj przedstawia jako Bóg Wszechmogący. Kein Wort aus dem Mund Abrahams. I nie wychodzi ani jedno słowo z ust Abrama. Es heißt einfach nur, er fiel auf sein Angesicht. Tylko czytamy o nim, że Abram padł na oblicze swoje, trzeci wiersz. Gott hatte sein Ziel erreicht. Tak, w tym miejscu widzimy, że Bóg osiągnął swój cel z nim. So ähnlich wie einmal bei Hiob. Coś podobnego jak w przypadku Joba. Der am Ende nur noch sagen konnte, ich bereue in Staub und Asche. Bo gdy przyszli ci mężowie, aby go żałować, gdy on siedział w tym prochu i popiele, der vorher so viele Worte vor Gott hervorgebracht hatte. I który tak wiele słów miał do powiedzenia na temat Boga. Und hier der Abraham, der vorher diese Sünde getan hat, um Gott so ein bisschen nachzuhelfen. A tu oglądamy tego Abrama, który wcześniej wpadł w ten grzech, bo chciał Bogu troszeczkę pomóc w spełnieniu jego obietnicy. Dieser Mann des Glaubens, der fällt auf sein Angesicht. Ten mąż wiary, czytamy o nim, on pada na swoje oblicze. Die demütigste Haltung, die möglich ist. I okazuje to najbardziej pokorne stanowisko, jakie tylko jest możliwe na ziemi, żeby pokazać. Weißt du, er fiel nicht auf seine Knie und guckte Gott an und sprach mit ihm. Nie jest tu napisane, że on pada na swoje kolana i spogląda na Boga, który do niego przemawia. Auf sein Angesicht fallen heißt, dass das Angesicht im Staub liegt. Paść na swoje oblicze to oznacza, że twarz znajdzie się w prochu ziemi. Das ist das, was Gott von uns erwartet. To jest właśnie to, czego Bóg od nas oczekuje. Aber er sagt ihm vorher noch etwas anderes. Ale on wcześniej mu powiedział jeszcze coś innego. Er sagt, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. On do niego powiedział, trwaj albo chodź, inaczej, w społeczności ze mną i bądź doskonały. Er sagt nicht, wandle hinter mir her. On nie powiedział do niego, ty chodź za mną, pielgrzymuj za mną. Das wäre Nachfolge. Wtedy byłoby to naśladownictwo Pana. Er sagt es auch nicht so wie bei, ich glaube, Henoch und Noah, sie wandelten mit Gott. I on też i nie mówi tak, jak to było, jak jest opisane o Henochu i o Noem, że chodził Henoch z Bogiem. Das wäre Gemeinschaft. Bo to by oznaczało, że będą w społeczności ze sobą. Sondern er sagte, wandle vor meinem Angesicht. Nie, on tutaj mówi do niego, ty chodź przed moim obliczem. Wandle in dem Bereich, wo ich dich sehen und dich führen kann. Chodź w takim zakresie, w którym ja chciałbym cię widzieć, że ty tam chodzisz i w którym to zakresie ja mógłbym ciebie poprowadzić. Weißt du, ein ganz schwaches Beispiel? I tutaj widzimy bardzo słaby przykład. Ein Kind kann hinter uns hergehen. Że dziecko może iść tylko za nami. Ein Kind kann auch neben mir hergehen, dass ich mit ihm reden kann. Dziecko może też i obok mnie iść, tak żebym ja mógł z nim rozmawiać. Aber ein Kind kann auch vor mir hergehen und ich sag mal irgendetwas tun. Ale również dziecko może iść też przede mną i coś uczynić. Und es ist in meinem Wirkungskreis. Ale będzie dalej w zakresie mojej możliwości działania. Wie so ein Kleinkind, was vor mir im Sand spielt. Na przykład jak takie małe dziecko, które bawi się w piaskownicy przede mną. Und so sagt Gott das hier dem Abraham, wandle vor meinem Angesicht. I dokładnie tak też i Bóg mówi do Abrama, ty teraz chodź przed moim obliczem. Halte dich eben auch da auf, wo ich mich aufhalte. Ty przebywaj tam, gdzie również i ja przebywam. So in meinem Bereich. Czyli przebywaj tam, gdzie jest mój zakres przebywania. Und sei vollkommen. I bądź doskonały.
Vollkommen heißt natürlich nicht sündlos. Być doskonałym to nie oznacza, aby być bezgrzesznym. Wir haben jetzt keine Zeit, uns im Neuen Testament die Stellen anzugucken, die uns erklären, was vollkommen heißt. My nie mamy teraz czasu, aby spojrzeć na wszystkie miejsca z Nowego Testamentu, w których to określenie bądź doskonały jest pokazane. Aber wir können eine Stelle aus dem Psalm nehmen. Ale możemy jako przykład wziąć jedno miejsce z psalmów. Psalm 19. Na przykład Psalm 19. Und ich komme darauf, weil wir es heute Morgen noch gelesen haben. A akurat to wspominam, bo dzisiaj rano żeśmy o tym czytali. Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Wiersz 8, 19 Psalm. Zakon Pana jest doskonały. Ich habe nachgeguckt, es ist das gleiche hebräische Wort. Ja właśnie spojrzałem do oryginalnego tekstu i tam jest zawarte dokładnie takie samo słowo na te określenie doskonały. Das erklärt, was es heißt, Vers 1 in Kapitel 17. I to właśnie wyjaśnia, co to w ogóle znaczy te określenie w 17 rozdziale w pierwszym wierszu. Es heißt, wende das vollkommene Wort auf dein Leben an. To oznacza po prostu zastosuj to doskonałe słowo Boże w twoim życiu. Und in dem Bereich, wo ich dich hingestellt habe, lebe es aus zu meiner Verherrlichung. I w tym zakresie, w którym ja ciebie postawiłem, tak żyj, aby było to ku mojej chwale. Vielleicht mein Gott hier sei vollkommen in der Zeit des Ausharrens. I Bóg mówi, bądź doskonały w tym czasie, w którym musisz wytrwać. Denn eins dürfen wir nicht vergessen in Kapitel 17. Bo jednej rzeczy nie możemy zapomnieć, gdy czytamy ten 17 rozdział. Abraham bekommt seinen Sohn noch nicht. Że Abraham nie otrzymuje tu jeszcze swojego syna. Sondern er bekommt in Kapitel 17 eine neue Verheißung. Ale w tym 17 rozdziale otrzymuje nową obietnicę. Bevor ich es nachher aus Zeitgründen vergesse, will ich es jetzt lesen. I zanim to zapomnę, to chciałbym od razu to przeczytać. Vers 21. Jest to wiersz 21. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebären wird um diese bestimmte Zeit im folgenden Jahr. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Er musste also noch einige Zeit warten. A więc musiał jeszcze pewien okres czasu poczekać. Aber schön ist der Ausdruck hier. Ale jakie piękne jest tutaj użyte wyrażenie. Gott hätte ja auch sagen können im Nisan, im übernächsten Jahr. Bóg mógłby powiedzieć, że w miesiącu Nisan następnego roku. Aber Gott erwähnt keinen bestimmten Monat. Nie, Bóg tutaj jednak nie wymienia żadnego określonego miesiąca. Sondern Gott sagt, es ist die Zeit, die ich festgesetzt hatte. Ale tym samym pokazuje, że będzie to czas, który ja sam postanowię, aby się to stało. Es ist die bestimmte Zeit. To jest ten określony czas. Abraham, die habe ich schon vor 25 Jahren, nein, hier ist es vor 23 Jahren festgelegt. Abrahamie, to jest ten czas, który ja tobie postanowiłem przed 23 laty. Nicht der Zeitpunkt, den du dachtest vor 13 Jahren. To nie jest ten czas, który ty sobie wymyśliłeś przed 13 laty. Das war noch die Belehrung, die Abraham am Ende bekam. Takie było pouczenie, które w tym końcowym efekcie miał otrzymać Abraham. Und das ist eben mit vollkommen gemeint. I to również jest zawarte w tym słowie bądź doskonały. Und dann spricht eben Gott noch einmal diesen Bund an, der auch schon in Vers 15 erwähnt worden ist. I Bóg jeszcze raz wypowiada swoje przymierze, które było już wypowiedziane przez niego w 15 rozdziale. Aber ich muss doch auf noch eine Sache hinweisen. Ale jednak jeszcze raz muszę na jedną rzecz tutaj wskazać. Auf einen kleinen Unterschied. Na niewielką różnicę. In Vers 17, Vers 1 heißt es, Gott sprach zu ihm. Tutaj w 17 rozdziale, w pierwszym wierszu, Bóg mówi do niego. Nachdem Abraham auf sein Angesicht gefallen ist, po tym, gdy Abraham padł na oblicze swoje, heißt es, Gott sprach mit ihm. Tutaj jest napisane, a Bóg tak do niego mówił. W zasadzie powinno być tu przetłumaczone, tak z nim rozmawiał. Mit jemandem zu sprechen setzt eine persönliche Beziehung voraus, eine Art Freundschaft.
Z kimś rozmawiać to jest taki warunek konieczny, że musi zaistnieć pewne powiązanie z tą osobą, pewnego rodzaju też i zaprzyjaźnienie z tą osobą. Also ein kleiner, aber doch großer Unterschied. Jaka tutaj jest niewielka różnica w tym określeniu, a jaka ona w swojej wymowie jest wielka. Und jetzt verspricht Gott ihm sechs Dinge. I teraz Bóg mu przyrzeka sześć rzeczy. Das heißt, dieser Bund aus Kapitel 15, Vers 18, der wird noch einmal präzisiert. To znaczy, że to przymierze określone w 15 rozdziale, w 18 wierszu, zostaje teraz sprecyzowane. Er wird nicht verändert. Ono nie jest w niczym zmienione. Wird nichts hinzugefügt. Nic do niego nie zostaje dodane. Sondern wir erfahren mehr über den Inhalt. Ale dowiadujemy się coś więcej o treści tego przymierza. Aber das war erst möglich, nachdem Abraham auf sein Angesicht gefallen ist. Ale stało się to możliwe dopiero wtedy, gdy Abraham padł na swoje oblicze. Da konnte Gott plötzlich mit ihm reden oder sprechen. Wtedy dopiero mógł Bóg rozpocząć z nim rozmawiać. Du wirst der Vater einer Menge Nationen werden. Staniesz się ojcem wielu narodów. Wir haben eben schon gesehen, was das bedeutet. Już poprzednio żeśmy o tym mówili, co to te określenie oznacza. Nicht nur der Vater einer großen Nation. Nie tylko to oznacza, że staniesz się ojcem jednego wielkiego narodu. Sondern wir haben das gesehen, sowohl aus Juden wie aus den Heiden kommen die Gläubigen hervor, die sich bekehren. Bo myśmy już to oglądali, że zarówno z Żydów, jak też i z Pogan pochodzą ci ludzie, którzy się nawracają. Das zweite ist, er bekommt einen neuen Namen. Druga rzecz tutaj, to znaczy, on otrzymuje nowe imię. In Vers 5 wird aus Abraham Abraham. W wierszu 5 ten Abraham dostaje imię Abraham. Und ein neuer Name steht immer mit einem Neubeginn in Verbindung. A nowe imię zawsze jest połączone z nowym początkiem w życiu tego człowieka. Es sollte jetzt eine völlig neue Zeit für ihn beginnen, wenn Isaak geboren worden ist. Teraz dla niego ma się rozpocząć całkowicie nowy czas, gdy narodzi się Izaak. Es heißt dann in Vers 6: Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. I w wierszu 6 możemy przeczytać: Rozmnożę cię, więc ciebie nad miarę. Das heißt, das ist der dritte Punkt dieser Verheißung. I to jest trzeci punkt tej obietnicy. Gott hat es ihm schon angedeutet. Bóg mu tutaj to już wzmiankował. Seine Nachkommen werden in Kapitel 15 mit den Sternen des Himmels verglichen. Co w 15 rozdziale było jego potomstwo porównane z tym niebem, na którym jest ta niezliczona ilość gwiazd. Das haben wir übrigens nie mehr wieder. Czegoś takiego nigdy później już nie znajdujemy. Später bei Jakob kommt auch noch mal dieser Vergleich, dass er der Vater eines großen Volkes sein wird. Jedynie u Jakuba jest wzmianka o tym, że stanie się ojcem wielkiego narodu. Aber sie werden nur mit den Sandkörnern der Erde verglichen. Który został porównany tylko z ilością ziarenek piasku na całej ziemi. Nur bei Abraham der Vergleich mit den Sternen. I tylko w przypadku Abrahama jest porównanie z ilością gwiazd na niebie. Er aber glaubte Gott. A on uwierzył Bogu. Das ist der Grund. I to z tego powodu właśnie się tak stało. Der nächste Punkt, Vers 4, ist in Vers 7. Następny punkt zawarty jest w 7 wierszu. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir. A ja ustanowię przymierze moje między mną a tobą. Und es wird ein ewiger Bund sein. A będzie to przymierze wieczne. Das heißt, dieser Bund, der hier auf Grundlage des Glaubens geschlossen worden ist, der ist beständig. A więc to przymierze, które zostało zawarte na podstawie wiary, ono jest trwałe. Er gilt in jeder Zeitepoche. Ono przechodzi do każdego następnego okresu czy epoki czasu. Denn auch in der Zeit des Gesetzes gab es solche, die glaubten. Bo również i za tego czasu, gdy panował zakon, byli tacy, którzy wierzyli. Und auch sogar in der Zeit des Gesetzes ist die Gnade Gottes schon zu den Heiden ausgeströmt. A nawet również też i za czasów zakonu łaska Boża została, wypłynęła dla wszystkich narodów.
Das hat die Juden wütend gemacht. A to oczywiście spowodowało, że Żydzi byli z tego powodu wściekli. Aber es war so. Ale tak było. Man denke an Naaman. Pomyślmy sobie teraz w tym momencie o Naamie. Und im Lukas Evangelium wird das aufgegriffen. I w Ewangelii Łukasza ten temat znowu jest wzmiankowany. Niemand wurde vom Aussatz geheilt als nur Naaman. Że nikt nie został uleczony z trądu, jak tylko poganin Naaman. In jener Zeit. W tamtych czasach. Und die Juden kochten innerlich. A to właśnie spowodowało, że zagotowało się wnętrze Żydów, którzy słuchali Pana. Aber das, was hier angekündigt wird, ale to, co tutaj jest teraz przepowiadane, beobachten wir schon zur Zeit des Gesetzes, oglądamy również i za czasów zakonu. Und heute natürlich in Vollkommenheit. A w dzisiejszych czasach naturalnie w doskonały sposób oglądamy. Aber es ist auch ein ewiges Besitztum. Bo to jest rzeczywiście posiadłość wieczna. Am Ende von Vers 8. Bo pod koniec wiersza 8. Unser Erbe wird ein ewiges Erbe sein. Nasze dziedzictwo nazwane jest dziedzictwem wiecznym. Das, was Gott uns geschenkt hat, das wird uns niemand mehr rauben können. Bo to, co Bóg nam podarował, nikt nie jest w stanie nam zrabować. Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen den Gläubigen des Alten und des Neuen Testamentes. Dlatego, że są wspólne cechy tych wierzących Starego i Nowego Testamentu. Dass sie durch Glauben errettet sind. Że oni właśnie na podstawie wiary zostali zbawieni. Dass Gott Sünden vergibt. Wiedząc o tym, że to Bóg przebacza grzechy. Dass wir eine himmlische Heimatstätte haben. Że my posiadamy właśnie te miasto niebiańskie. Dass man in der Ewigkeit irgendwie bei Gott sein wird, które po całą wieczność gdzieś u Boga będzie zlokalizowane. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Ale naturalnie też i są różnice. All die Dinge, die die Versammlung Gottes betreffen. Wszystkie te rzeczy, które dotyczą zgromadzenia. Wozu nur die Gläubigen der Gnadenzeit zählen. Do którego zgromadzenia zaliczają się tylko wierzący z obecnego czasu łaski. Dass wir den Heiligen Geist in uns wohnend haben. A mianowicie to, że my posiadamy Ducha Świętego w nas mieszkającego. Dass es für uns eine Wohnstätte in dem Vaterhaus gibt. Że dla nas istnieje również też i miejsce zamieszkania w tym domu ojcowskim. Also es gibt Besitztümer, die haben alle gleich. A więc są to posiadłości, które wszyscy mamy takie same. Aber das Entscheidende ist, dass es Dinge sind mit Ewigkeitscharakter. Ale decydujące są rzeczy, które mają charakter wieczny. Nichts und niemand kann sie uns nehmen. Nic i nikt nie jest w stanie nam ich zabrać. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Nikt nie jest w stanie nas wyrwać z jego ręki. Niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben. Nikt nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Ojca. Und der letzte Punkt ist, ich werde ihr Gott sein. A ostatni punkt to jest to, a ja będę Bogiem ich. Was für eine herrliche persönliche Beziehung. Ósmy wiersz pod koniec. Jaki to jest wspaniały, wzniosły związek z Bogiem. Auch die gilt für alle Gläubige zu jeder Zeit. I on również obowiązuje dla wszystkich wierzących we wszystkich czasach. Während wir noch einen Punkt mehr haben. Ale my w tym mamy jeszcze jeden punkt więcej. Ich habe es eben schon erwähnt in Galater 4. Ja to już poprzednio co do tego czwartego rozdziału listu do Galacjan wymieniłem. Wir können sagen, Abba, Vater. Bo my możemy powiedzieć Abba Ojcze. Das konnte sogar der Glaubensmann Abraham nicht. A tego nie mógł powiedzieć nawet taki mąż wiary, jakim był Abraham. Da siehst du, was die Gnade bewirkt hat. Tak, tu widzisz, co może zdziałać łaska. Verdient haben wir das nicht. A w niczym żeśmy sobie na to nie zasłużyli. Gib mir noch 10 Minuten für die letzten Verse, bitte. Proszę, dajcie mi jeszcze 10 minut na rozważenie ostatnich wierszy. Es ist plötzlich die Rede von der Beschneidung. Nagle tutaj jest mowa o obrzesce. Wir haben in Kapitel 15 gesehen, dass Rechtfertigung sich auf den Tod gründet. Myśmy widzieli w 15 rozdziale, że usprawiedliwienie było oparte o śmierć. In Kapitel 17 geht es aber nicht um Rechtfertigung, sondern um Wandel. Ale w tym 17 rozdziale nie chodzi o usprawiedliwienie, a o pielgrzymowanie. Und dieser Wandel gründet sich auf Beschneidung.
A to pielgrzymowanie oparte jest właśnie o obrzeskę. Man beachte gut die Reihenfolge. Zwróćcie dobrze uwagę na kolejność. Ich brauche zuerst die Rechtfertigung, die lebendige Beziehung zu Jesus Christus aufgrund des Todes seines Sohnes. Ja najpierw potrzebuję te usprawiedliwienie na podstawie śmierci Jezusa Chrystusa. Erst danach kann ich einen Wandel vor Gott führen. Dopiero wtedy mogę prowadzić moją pielgrzymkę z Bogiem. Was heißt Beschneidung? Co to oznacza w ogóle obrzezanie? Es heißt zum einen, dass ich überhaupt kein Vertrauen in mein Fleisch setze. A to oznacza, że ja w ogóle nie mogę jakiegokolwiek zaufania pokładać w moim własnym ciele. Abraham hatte das gemacht. Abraham tak uczynił. Wir tun es wahrscheinlich auch oft. My też prawdopodobnie to często czynimy. Aber er hat durch die Schule Gottes gelernt, dass es nicht weiterhilft. Ale on nauczył się w tej szkole Bożej, że to nam nie pomoże nic dalej. Es schafft mehr Probleme als Segen. To sprowadzi więcej problemów niż błogosławieństwa. Aber das zweite ist, dass ich das Fleisch auch gar nicht mehr wirksam werden lasse. A drugą rzeczą jest to, że ja w ogóle nie mogę pozwolić na to, aby ciało było działającym. Damals war das natürlich eine buchstäbliche Beschneidung. W tamtych czasach to oczywiście było rzeczywiste fizyczne obrzezanie. Das war sozusagen auch der Unterpfand, der Bestätigung, dass sie in einer Beziehung zu Gott standen. Było to znakiem właśnie tego potwierdzenia, że oni są w tym związku z Bogiem, w tym przymierzu z Bogiem. Wir müssen zwei Stellen aus dem Neuen Testament lesen, um zu verstehen, was das für uns heute bedeutet. A my musimy teraz przeczytać dwa miejsca z Nowego Testamentu, aby zrozumieć, co obrzezanie oznacza w dzisiejszych czasach dla nas. Einmal aus Römer 2, Vers 29. Najpierw przeczytajmy z Rzymian drugiego rozdziału. Vielleicht Vers 28 und 29. 28 i 29 wiersz. Rzymian drugi rozdział, 28-29 wiersz. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Zusammenfassend, die Beschneidung damals war lediglich ein sichtbares Zeichen. Streszczając to, możemy powiedzieć, że obrzeska z tamtych czasów to nic innego jak tylko zewnętrzny, widoczny znak. Etwas Äußerliches, was eine Zugehörigkeit zeigte. Coś, co było rzeczą zewnętrzną, co świadczyło o przynależności do czegoś. Aber das Ganze hat nur einen Wert, wenn es auch eine innerliche Sache gewesen ist. Ale całość będzie miało swoją wartość dopiero wtedy, jeżeli będzie zawierało w sobie również też i tą wewnętrzną treść. Also eine Beschneidung des Herzens. A więc chodzi tutaj o obrzeskę serca. Dass ich eben mir von Gott erstens ein neues Herz hab geben lassen. A tu chodzi o to, że to ja mam pozwolić, aby Bóg mi darował nowe serce. Und dass ich dann mir in meinem Herzen vornehme, mein Fleisch im Tode zu halten. Aby w moim sercu ja teraz postanowił, że ja moje własne ciało będę trzymał w śmierci. Es ist also eine geistliche Entscheidung. Tu chodzi właśnie o duchową decyzję. Und die zweite Stelle ist Kolosser 2. A drugie miejsce to list do Kolosan, drugi rozdział. Meine Vers 11. Chyba to jest 11 wiersz. Indem ihr auch beschnitten worden seid, nicht mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Kolosan, drugi rozdział, 11 wiersz. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Also mit ihm begraben, mit ihm auferweckt. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę.
Das heißt, 1. Mose 17 hat für uns eine geistliche Bedeutung. A to wszystko oznacza, że ten 17 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej zawiera również w sobie duchowe znaczenie. Die Beschneidung ist für uns eine Sache des Herzens. Bo obrzeska dla nas jest po prostu sprawą naszego serca. Und sie steht in Verbindung mit Christus. A ona łączy się z Chrystusem. Mit dem, der für uns gestorben und für uns auferstanden ist. Z tym, który dla nas zmarł i zmartwychwstał. Dass wir mit ihm gestorben sind. Że też i my razem z nim zmarliśmy. Dass wir dieser Welt für tot gelten. Że my po prostu jesteśmy dla tego świata umarłymi. Wenn wir dieser Welt für tot gelten, a więc jeżeli ten świat może nas uważać za umarłych dla siebie, wie können wir dann unser Fleisch wirken lassen? To jakżeż możemy teraz pozwolić, aby nasze ciało działało? Einen größeren Widerspruch gibt es nicht. Nie może zaistnieć większego tutaj przeciwstawieństwa. Und darum war diese Beschneidung hier so wichtig. I dlatego właśnie ta obrzeska tutaj jest tak ważna. Weil es eben auch ein geistlicher Blick für uns ist. Dlatego, że ona właśnie jest dla nas tym duchowym punktem spojrzenia. Abraham freut sich über die herrliche Botschaft. Abraham ucieszył się z tej radosnej nowiny. Er fiel wieder auf sein Angesicht in Vers 17 und lacht und sprach in seinem Herzen. Czytamy w tym 17 rozdziale, w 17 wierszu, że Abraham ponownie padł na swoje oblicze i roześmiał się. Ein völlig anderes Lachen als bei Sarah. Całkowicie inny rodzaj uśmiechu niż w przypadku Sary. Bei ihr war es ein zweifelndes Lachen. Dlatego, że w przypadku Sary chodzi o uśmiech, który był objawem jej zwątpienia. Bei Abraham drückt es Freude und Vertrauen auf. A uśmiech na ustach Abrahama wyrażał radość i pełnię zaufania do Boga. Nachdem dieses Gespräch beendet ist, i potem, gdy zakończyła się ta rozmowa, da spricht Abraham selbst noch einmal zu Gott. Wtedy Abraham jeszcze przemówił do Boga. Bitte mach doch, dass Ismael vor dir lebt. Proszę, spraw to, aby również też i Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Und Gott antwortet ganz interessant. A Bóg tutaj odpowiada bardzo interesująco. Gott sagt einfach nur doch. Bitte? Gott sagt bei uns nur ein Wort, doch. Doch, nein, bei uns ist. Bóg tutaj w interesujący sposób odpowiada. A jednak, u nas jest słowo nie. Und dann sagt er nachher, Sara, deine Frau wird dir einen Sohn gebären. A potem dodaje do tego, ale żona twoja Sara urodzi ci syna. Ich werde meinen Bund mit ihm errichten. A to ja właśnie moje przymierze ustanowię z nim. Vers 20, wegen Ismael habe ich dich erhört. Ale wiersz 20 mówi, że co do Ismaela wysłuchałem cię. Vers 21, mein Bund werde ich mit Isaak errichten. A wiersz 21 mówi, ale przymierze moje ustanowię z Izakiem. Also Gott sagt zu Abraham, ich verstehe deinen Wunsch. A więc Bóg mówi tu innymi słowy do Abrahama. Owszem, rozumiem twoje życzenie. Und ich werde mich um Ismael kümmern. I ja też zatroszczę się o Ismaela. Aber ale den Bund habe ich mit dir und Isaak geschlossen. Te przymierze ja zawieram z tobą i z Izakiem. Er ist der eigentliche Nachkomme. On jest tym właściwym twoim potomkiem. Also Gott macht hier noch einmal klar, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Ismael und Isaak. A więc Bóg tutaj jeszcze raz dobitnie to pokazuje, że jest ogromna różnica pomiędzy Ismaelem a Izakiem. Und Ismael ist hier ein Bild, das sagt uns Römer 6 oder 9, von dem ungläubigen Teil des Volkes. I tutaj Ismael jest obrazem, o czym mówi nam Rzymian 8 czy 9 rozdział, na tą niewierzącą część tego narodu izraelskiego. Ich war Gottes ein Erhalter aller Menschen. Naturalnie Bóg jest tym, który utrzymuje przy życiu wszystkich ludzi, aber besonders der Gläubigen. Ale szczególnie wierzących. So ist das hier. Gott kümmert sich um Ismael. Tak też i to dokładnie tak samo tu wygląda. Bóg zatroszczy się o Ismaela. Aber Gott kümmert sich besonders um die Abstammungslinie Abraham, Isaak, Israel.
Ale Bóg szczególnie będzie się troszczył o tą linię potomstwa Abrahama, którą zapoczątkuje Izak i potem Izrael. Denn das Volk Israel ist wie sein Augapfel. Bo czytamy również o tym, że jego naród Izrael jest jak źrenica oka jego. So wird er es behüten. I w taki sposób będzie też i go strzegł. Er sagt ihm dann das, was ich eben schon sagte, zu der bestimmten Zeit im folgenden Jahr, dann wirst du deinen Sohn bekommen. I tak jak już o tym mówiłem poprzednio, w tym określonym czasie, w przyszłym roku, Sara urodzi ci twojego syna. Abraham ist ab Vers 23 gehorsam und setzt das sofort um, was Gott ihm aufgetragen hatte. W wierszu 23 oglądamy, że Abraham jest posłuszny w stosunku do polecenia Bożego i natychmiast wprowadza w czyn to, co Bóg zażądał od niego. Aber Vers 22 steht noch einzigartig da. Ale pomiędzy nimi 22 wiersz jest szczególnego rodzaju wierszem. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. I przestał z nim mówić. Und Gott fuhr auf von Abraham. I odszedł Bóg od Abrahama w górę. Gott hat sich so viel Zeit genommen, bis dieses persönliche Gespräch mit Abraham beendet war. Tak, Bóg sobie nie żałował czasu, aby ta osobista rozmowa z Abrahamem została zakończona. Das finde ich so einen herrlichen Schluss hier in diesem Abschnitt. Ja uważam, że to jest tak wspaniałe zakończenie tego całego urywku, dass wir sehen können, dass Gott sich Zeit für uns nimmt. Że my możemy też i to zauważyć, że Bóg nie żałuje czasu dla nas. Das wurde nicht mal eben schnell abgehandelt, dieses Gespräch hier. Bo ta rozmowa nie była tak szybko tylko pozałatwiana po łebkach. Das fand in aller Ruhe statt. Nie, ona odbywała się w całkowitym spokoju i wolności. Und nachdem Gott mit ihm ausgeredet hatte. I dopiero wtedy, gdy Bóg z nim przestał mówić, dann fuhr er auf Richtung Himmel von Abraham weg. Odszedł Bóg od Abrahama w górę do nieba. Natürlich ist Gott hier wieder Jesus Christus in einer besonderen Offenbarung. Naturalnie pod tą postacią Bożą tutaj był Jezus Chrystus w tym szczególnym objawieniu. Ich denke, diese drei Kapitel haben uns gezeigt, welch eine Fürsorge Gott für seinen Knecht Abraham hatte. Ja myślę, że te trzy rozdziały nam pokazały, jaką wielką troskliwość miał Bóg do swojego sługi Abrahama. Er war ihm eigentlich alles. Dla niego on w zasadzie był wszystkim. Und Abraham hätte diesen Fehltritt gar nicht zu tun brauchen. I w zasadzie Abraham nie musiałby tego błędu w swoim życiu popełnić. Es war eine Folge seiner Ungeduld. To było następstwo jego niecierpliwości. Obwohl die Geduld, wir haben das gestern gesehen, gerade einer seiner Stärken gewesen ist. I tak jak wczoraj żeśmy to mogli oglądać, jednak przecież jest ta cierpliwość obok wiary jako określona jako jedna z jego mocnych stron. Aber er war einmal nicht wachsam gewesen. No, on po prostu nie był czujny w tym momencie. Lernen wir von diesem Abraham? Uczmy się od tego Abrahama. Sind wir erstaunt über diesen großen Gott? A będziemy zadziwieni tym wielkim Bogiem. Und ich denke, wir haben auch gesehen, was wir für ein gewaltiges Buch in den Händen haben. A również też i myślę, że żeśmy zauważyli, jak potężną mamy księgę w rękach. Mit einer so herrlichen Harmonie. Która jest pełna tak wspaniałej harmonijności. Dessen Quelle wirklich Gott sein muss. I tym źródłem jej może być tylko i wyłącznie Bóg. Versuchen wir dieses Wort auf unser Leben anzuwenden. Spróbujmy jego słowo zastosować w naszym życiu.